Dzień dobry. O świecie młodych mówiłem już, ale będziemy do niego wracać jeszcze wiele razy. Dziś za sprawą chyba najbardziej oryginalnych opowieści z ostatniej strony. Oto Kajko i Kokosz, który gościł tam kilkaset razy. Zacząć należałoby od twórcy, czyli Janusza Christy, który całe swoje życie zajmował się rysowaniem historii. Tutaj należałoby wspomnieć o wielkiej popularności wszelkich gazet, czasopism i tygodników przed upowszechnieniem się telewizji. To też istniało zapotrzebowanie na rysowników historyjek obrazkowych, które wiele tytułów cyklicznie zamieszczało na swoich stronach. Christa był właśnie takim dyżurnym rysownikiem, zarazem autorem scenariuszy i w ogóle pomysłów na swoje opowieści. Znany jest głównie z tytułowego Kajka i Kokosza, lecz wcześniej przez dłuższy czas ukazywały się historie o Kajtku i Koku. Już wtedy powstała para bohaterów. Mały, sprytny i większy siłacz, choć na samym początku Kajtek bawił sam. Ilość komiksów z bohaterami pierwotnie będącymi marynarzami jest spora, choć ich znajomość jest dużo mniejsza od późniejszych przygód Kajka i Kokosza. Historie były drukowane w Wieczorze Wybrzeża przez 14 lat od roku 1958 i cieszyły się sporym zainteresowaniem. Wspomnieć wypadałoby jeszcze o epizodzie zwanym Gucek i Roch, w którym wyjątkowo postaci nie były przerysowane, a rzecz dzieje się współcześnie. Przejdźmy jednak do sedna. Bohaterowie narodzili się w 1972 roku, choć tak naprawdę niewiele się różnili od Kajtka i Koka. Za to bardzo różnił się świat, nawiązujący do nieokreślonych bliżej czasów prasłowiańskich. Mamy tu pogańskich bożków, rozwój techniki ograniczony raczej do starożytności, ale bardzo współczesne społeczeństwo, będące często aluzją zarówno do socjalizmu, jak i bardziej uniwersalnych zachowań ludzkich. Przedstawmy postaci. Kajko i Kokosz muszą wystąpić razem, ponieważ byli przyjaciółmi nierozerwalnymi. Co ciekawe, nie byli żadną parą i właściwie w ogóle w żadnej opowieści nie ma takich aluzji. Świat Christy pozbawiony jest tanich skojarzeń i bazuje na klasyce, choć dziś wypadałoby dodać charakterystycznej dla końca XX wieku. Kajko jest mały, ale sprytny i waleczny. Kokosz wielki i silny, lecz czasem trochę gapowaty i przesądny. I wiecznie głodny. Obaj stanowią trzon opowieści, lecz jako główni bohaterowie nie są wyraźnie wysunięci przed tło, ponieważ najczęściej pierwszoplanową obsadę stanowi kilka postaci. Mirmiu i Lubawa, czyli władca niewielkiego grodu i jego małżonka. Stanowią bliźniaczy schemat głównych bohaterów. Mirmiu jest niski, a Lubawa wielka. Mirmiu ciągle wpada w depresję, co określane jest przez wszystkich mirmiłowaniem, albo fantazjuje. Lubawa stoi twardo na ziemi, faktycznie sprawiając władzę w grodzie i jedyne, na co sobie pozwala, to deklaracje opuszczenia Mirmiła słowami „Wyprowadzam się do mamy”, co bardzo skutecznie przywraca mężowi poczucie rzeczywistości. Tak na marginesie, Lubawa nigdy nigdzie się nie wyprowadziła. Jaga i Łamignat. Jaga to ciotka Kokosza, będąca czarownicą. Z czasem widzimy u niej coraz większe zdolności do działań nadprzyrodzonych, a także umiejętność latania na miotle. Jest inteligentna i często ratuje gród z opresji nie tyle czarami, co przebiegłością. We wczesnych opowieściach Jaga poznaje Łamignata, zbója, który ma dobre serce i przez to kiepsko sobie radzi z uprawianiem wybranego zawodu. Łamignat jest równie silny jak Kokosz i nieco nierozgarnięty. Jednak i on pojawia się często w chwilach zwrotnych, ratując przyjaciół z opresji. Zbójcerze. Nie od razu ich widzimy. Są bardzo charakterystyczni i zachowują się schematycznie. Na ich czele stoi hegemon, będący może autorytetem dla swojej bandy, lecz tak naprawdę ofermowaty i tchórzliwy. Kapral, lizus i zazdrośnik kilka razy na krótko przejmuje władzę nad zbójcerzami. No i sami zbójcerze, w większości anonimowi, prości, lubiący popić i zabawić się. Wśród nich wyróżnia się oferma, pozornie bez przerwy obrywający za wszystko, lecz najinteligentniejszy z drużyny, w chwilach krytycznych potrafiący zadbać o siebie. Bohaterów jest więcej i poznamy ich, omawiając kolejne przygody.
pierwsza opowieść o Kajku i Kokoszu otwiera zarazem pierwszą serię komiksów, bardziej rozbudowanych pod względem fabuły i postaci. Co ciekawe, nie znajdziemy tam jeszcze sąsiadujących z Grodem Mirmiła zbójcerzy. Ich rolę przejmują bandy różnych rzeźmieszków, zwykle nieco mniej roztargnionych od późniejszej, stałej już grupki Niedojt na czele z Hegemonem i Kapralem. Jaga także nie jest jeszcze czarownicą, a znachorką i zarazem najbardziej inteligentną osobą w historyjce tej i wszystkich następnych. Pierwsza seria pierwotnie była czarno-biała, doczekała się kolorów dopiero w późniejszych wydaniach zeszytowych. Mirmiu zdradza początki alkoholizmu, któremu stara się przeciwstawić Lubawa. Niezadowolony ze wszystkiego zostaje wkręcony w intrygę, przez co wyrzuca z Grodu Jagę. Okazało się, że jej usunięcie miało na celu pozbycie się jedynej rozsądnej postaci w Grodzie, w którym zjawiają się rycerze Czarnego Trójkąta. Obiecując Mirmiłowi budowę zamku, wykradają mu tytułowy złoty puchar, którego brak wprowadza Mirmiła w prawdziwą depresję. Od tej pory wszystkie wysiłki zostają skierowane na odzyskanie skarbu. Czarne Trójkąty oczywiście obiecanego zamku nie budują, lecz osadzają się nieopodal i deklarują zwrot pucharu w zamian za ziemię i prawnie usankcjonowaną władzę. Kajko i Kokosz robią co mogą, by przywrócić pokój i zwyczajność, jednak nie jest to takie proste. We wszystkim przeszkadza wyjątkowa wredna postać Szambelana, który knuje, zdradza i kombinuje. Po wielu perypetiach, kolejnych zdobyciach pucharu i jego utraty, spór rozstrzyga się w samej stolicy na dworze królewskim. Historia jednak dobrze się kończy przy zdecydowanej pomocy Jagi i następuje finał, jak już będzie to mieć miejsce we wszystkich opowieściach, wielka biba do samego rana. Druga i chyba najbardziej rozbudowana historia. Tym razem bohaterami nie są główne postaci Grodu Mirmiła, lecz Wojmił, jego brat, oraz Wit, błędny rycerz gadający wierszem, nieszczęśliwie zakochany w Fochnie. Opowieść ta była wydawana w różnych formatach, skracana i fragmentami rysowana na nowo. Wojmił, w przeciwieństwie do brata, jest wielki i silny, lecz jego rycerze nie odnoszą większych sukcesów. W końcu dezerterują i Wojmił zmuszony jest prosić brata o wsparcie. A ponieważ w ogrodzie Mirmiła panuje święty spokój, Kajko i Kokosz zostają oddelegowani do Wojmiłowych awantur. W drodze jednak nie wszystko przebiega zgodnie z planem. Z opresji przyjaciół ratuje Wit i od tej pory trójka podróżuje już razem. Odwiedzają gród Spytków, Sertków, by w końcu trafić do sąsiada Wojmiła, Mszczuja, gdyż stamtąd pochodzi Fochna. Okazuje się, że Wojmił i Mszczuj mają ze sobą napięku, zatem spotkanie z Fochną dla całej trójki kończy się nieszczególnie. W końcu Kajko, Kokosz i Wit trafiają do Wojmiła i ten znowu ma swoją skromną, acz sprawną drużynę. Postanawia rozprawić się z Mszczujem, ale ujrzawszy Fochnę, natychmiast się w niej zakochuje. Ta, będąc, mówiąc delikatnie, kobietą kapryśną, dla własnej rozrywki wymyśla obu już adoratorom szereg zadań do wykonania. Ci jednak, czując do siebie sympatię, jakoś nie chcą ze sobą walczyć o względy ukochanej, cedując zadania na Kajka i Kokosza. Przyjaciele wyruszają w świat, a ponieważ życzenia są zdecydowanie niebanalne i wymagają trudu, wynikają z tego awantury, kolejna walka o gród, a na końcu okazuje się, że Fochna... Nie będę zdradzał wszystkiego. W każdym razie jest jeszcze Kochna. Ostatnia z rozbudowanych historii. Wojmiła już znamy, natomiast witamy tu po raz pierwszy tak lubianego przez wszystkich zbója Łamignata. Zaraz na początku Łamignat ma incydent z Wojmiłem. Na szczęście wszystko dobrze się kończy. Wojmił trafia do grodu swojego brata i zaczyna się impreza. Trochę za długa i w rezultacie przybycie królewskiego kanclerza, mającego także incydent z Łamignatem, już nieco mniej przyjemny, z początku staje się niezauważone. Skutkiem afery jest areszt Łamignata i delegacja Kokosza do szkoły katów, gdyż to on ma wykonać wyrok na zbóju. Problemy zaczynają się mnożyć. Mirmiu nie wykonał rocznego planu ataków i podbojów. Drużyna obiecuje zaległe bitwy wykonać, nieco fantazjując przy tym, lecz Wojmił, skory do awantur, nie zgadza się na oszustwa, chcąc naprawdę stoczyć jakąś walkę.
Kajko, czując nadchodzące problemy, organizuje mecz piłkarski, który ma wyłonić zwycięzcę, lecz nieprzywykli do takich starć woje zamieniają sport na konfrontację w stylu bardziej sobie znanym. Tymczasem kanclerz ma własne plany co do Mirmiła. Poznajemy jego kuzyna Dajmiecha. I znowu dużo by opowiadać, ale przecież nie wszystko można zdradzić. W historii pojawia się nieco więcej niż dotąd czarów oraz druga czarownica, czy raczej kapłanka, Olesza. W końcu i król wpada do Mirmiłowa i wszystko dobrze się kończy, choć tym razem akurat w nieco banalny sposób. Ciekawostką jest pojawiająca się coraz młodsza i coraz mniej szkaradna Jagna, ale to zrozumiałe. Jako czarownica, do tego zakochana w Łamignacie, potrafiła sobie przecież poradzić z tym niewielkim problemem przemijania. Rozpoczyna się druga największa seria komiksów. Historie są bardziej spójne, a objętości mniejsze. Ta i następne historie ukazywały się już w świecie młodych. Opowieść zaczyna się od przedstawienia czytelnikom uniwersum. Poznajemy gród już nie księcia, a kasztelana Mirmiła, choć to oczywiście ta sama postać. Jaga i Łamignat żyją sobie w chatce nad jeziorem, a nieopodal mają swoją warownię zbójcerze. Mirmiu z Kajkiem i Kokoszem wracają z polowania, lecz zapada noc i nie mogą dostać się do grodu, gdyż sam Mirmiu po zmroku zabronił kogokolwiek tam wpuszczać. Po niemile spędzonej nocy Mirmiu odwołuje rozkaz, z czego korzystają zbójcerze. Z podbicia grodu nic nie wychodzi, ale Hegemon opowiada Mirmiłowi o latających dywanach i możliwościach latania na miotle, którą można zdobyć odwiedzając szkołę latania. Od tej pory kasztelan nie myśli o niczym innym i w końcu z Kajkiem i Kokoszem rusza w świat, by dotrzeć do szkoły, gdzie zdobywa lotnicze umiejętności i wykupuje wyjątkowy, choć paliwożerny, latający wehikuł. W samą porę, gdyż na opuszczony przez najdzielniejszych wojów gród nadchodzi niebezpieczeństwo. I tak dalej, a na końcu jak zwykle następuje wielka balanga. Tym razem Hegemon postanawia pogrążyć Mirmiła, ofiarując mu szkatułkę z senną zmorą. Od tej pory każdej nocy kasztelan ma koszmary i dopiero Jaga uwalnia go od czaru. Tymczasem do grodu przybywa wysłannik królewski, zapraszając kasztelana na wielki turniej, czyli święto barana. Mieszkańcy grodu delegują Kajka i Kokosza do zdobycia bestii, która miałaby szansę turniej wygrać. Ci jednak docierają do pasterza, właściciela znanych z waleczności baranów, zbyt późno, gdyż zbójcerze porywają całe stado. Jednak udaje się je odbić i zwrócić właścicielowi, który w akcie wdzięczności daruje im tajemniczego barana o imieniu Bek. Problem w tym, że Bek wygląda mało walecznie i właściwie w ogóle do awantur ochoty nie ma. Do grodu przybywa książęcy referent do spraw turystyki i wypoczynku ze skierowaniami na wczasy. Problem w tym, że wszystkie skierowania zostały już wydane i Mirmiłowo dostaje tylko jedno, do tego jednoosobowe. Otrzymuje je Kajko, czego nie może przeboleć Kokosz. W rezultacie przyjaciele postanawiają, że Kokosz także wyjedzie, ale na gapę. W drodze do uzdrowiska spotykają znanego nam już Wita, który tym razem wyzywa wszystkich na pojedynek, czyniąc już do końca historii problemy. Oczywiście przyjaciele zbyt długo z uroków wakacji nie korzystają, gdyż przysługuje im tylko jeden posiłek, czego Kokosz absolutnie zaakceptować nie może. Trójka bohaterów odwiedza kolejne zamorskie osady, wpadając w kolejne perypetie. W tym czasie zbójcerze zbliżają się do finału swojego planu podbicia grodu Mirmiła. Ta historia urzekła przede wszystkim czytelniczki. W opowieści pojawia się niezwykle sympatyczny smok o imieniu Miluś. Wszystko zaczyna się, gdy Kajko i Kokosz znajdują wielkie jajo. Po miesiącu z jaja wykluwa się mały smok, rozrabiaka, który jednak staje się ulubieńcem mieszkańców grodu. Do czasu. Po kolejnych pożarach i ruinacjach Kajko, Kokosz i Miluś muszą odejść. Wkrótce mieszkańcy grodu zaczynają tęsknić i Mirmił postanawia odnaleźć wygnańców. Tymczasem zbójcerze nie próżnują. To właściwie kontynuacja poprzedniej historii. Miluś ma już rok i Kajko i Kokosz postanawiają nauczyć go latać. Ale smok wcale na to nie ma ochoty. Klasyczne metody nic nie dają i przyjaciele postanawiają ukraść Jadze maść do latania.
Jaga postanawia ukarać złodziei, zamieniając ich ręce w wielkie łapska. Szczęśliwie dar ów szczególny przydaje się podczas ratowania dobytku Jagi, który przypadkiem podpala Miluś. Zbójcerze, wiedząc jak mieszkańcy Mirmiłowa kochają Milusia, porywają go i żądają za niego kufra złota. Żądanie zostaje spełnione, jednak zbójcerzom wciąż mało. Kajko i Kokosz postanawiają odzyskać skarb Mirmiłowa, w czym pomaga Miluś, prezentując zdolności dotąd ukrywane. Miluś ma już 2 lata i często zabiera Kajka i Kokosza na podniebne loty. Jednak ma też wielki apetyt i zaczyna być już całkiem sporym smokiem. Zbójcerze, wielokrotnie upokarzani, fundują nagrodę dla tego, kto pokona Milusia. Chętnych jest wielu, lecz rezultatów brak. W końcu zbójcerze postanawiają wysłać Mirmiłowi chorego kaprala i go zarazić. Ten sobie wymyśla, że umrze, jeśli nie otrzyma cudownej wody ze źródła Pochwista. Kajko i Kokosz wyruszają na poszukiwanie źródła, oczywiście korzystając z grzbietu Milusia. Pojawia się Kaprylda, Rampraram i wiele innych postaci, a także ktoś, kto już na zawsze odmieni Milusia. Zbliża się rocznica założenia Mirmiłowa i mieszkańcy przygotowują się do wielkiej balanki. Podczas polowania Kajko i Kokosz ratują kilku skrzatków, a Mirmił ma okazję w końcu spotkać kogoś mniejszego od siebie, co wyzwala w nim niskie odruchy. Tymczasem zbójcerze wchodzą w pakt z rarogami, chcąc wspólnie zdobyć Mirmiłowo. W lesie podczas ćwiczeń spotykają Mirmiła, którego postanawiają porwać. Równocześnie Kajko i Kokosz odnajdują Hegemona i czynią to samo. Mirmiła uwalniają niedocenione skrzatki. Gdy Hegemon pozostaje w areszcie, kapral mianuje się nowym Hegemonem. Jednak mieszkańcy grodu pragną pokoju i uwalniają Hegemona, który przysięga zaniechania walk. I dotrzymuje słowa, organizując w warowni kwatery dla gości przybywających na święto Mirmiłowa. Jednak goście są traktowani szorstko, a usługi wyjątkowo drogie. Kajko i Kokosz z pomocą Jagi i jej eliksiru szczerości odbierają zrabowane gościom kosztowności. Nadchodzi święto, a jego kulminacją jest Festiwal Czarownic. Na Łysej Górze zaczyna się impreza, czyli pokaz sztuczek i czarów prezentowany przez przybyłe ze wszystkich zakątków krainy wiedźmy. Szczęścia próbują też zbójcerze z rarogami, ale oszustwo wychodzi na jaw. Festiwal wygrywa Jaga, prezentując maść wzrostu. Kasztelan, mający na tym punkcie kompleksy, postanawia potajemnie skorzystać z eliksiru, co wywołuje szereg problemów, ale jak zwykle pomaga obronić gród przed kolejną nieudaną próbą zdobycia go przez zbójcerzy. Dzień Śmiechały to ostatnia z drugiej serii opowieści i chyba najlepsza. Tym razem Kajko i Kokosz poznają Dziada Borowego, który w dzień zamienia się w niedźwiedzia. Dziad Borowy jest załamany wycinką lasu, za którą, jak się okazuje, stają zbójcerze i kolejny plan zdobycia Mirmiłowa, który oczywiście nie udaje się za sprawą pewnych zmian technicznych w urządzeniu temu służącemu wprowadzonych przez Kajka i Kokosza. Ci też, obiecując dziadowi pomoc, zastawiają liczne pułapki na ewentualnych niszczycieli przyrody. Pewnego dnia w Mirmiłowie zaczynają się dziać rzeczy dziwne. Okazuje się, że to Dzień Śmiechały, święto żartów i psikusów. Kawały bardziej siermiężne robią sobie także zbójcerze. Upokorzony kolejny raz Hegemon postanawia w końcu zdobyć Mirmiłowo, budując kolejną machinę. Jednak i tym razem Kajko z Kokoszem odkrywają plany, wprowadzają poprawki i znowu spod bojów nic nie wychodzi. Na końcu wszyscy imprezują, oczywiście z wyjątkiem zbójcerzy. To już nieco inna historia, choć nadal bawi. Mirmiłowo przeżywa złote czasy, wszystko kwitnie, a mieszkańcy są szczęśliwi. Zbójcerze tym razem zamiast zdobywać gród, wysyłają ofermę, by ten zatruł cudowną studnię, skacząc do niej. Plan się udaje, studnia wysycha i Kajko i Kokosz otrzymują misję. Udać się do krainy borostworów, odnaleźć panią przyrodę i prosić ją o ożywienie źródła. Teraz już poznajemy kolejne fantastyczne stworzenia i pełne niebezpieczeństw miejsca. Kajko zamienia się nawet na chwilę w wyjątkowo wrednego bachora.
W końcu przyjaciele odnajdują panią przyrodę i studnia znowu ożywa, choć z pewnymi perypetiami, które przypadkiem ratują mir miłowo przed kolejną nieudaną próbą zdobycia. To oczywiście nie koniec. Jednak postanowiłem ograniczyć się do klasyki, czyli komiksów pełnoformatowych, wydawanych w latach 70-90, pierwotnie drukowanych głównie w świecie młodych. W 90 roku ukazał się Mirmiu w opałach, pełen aluzji społecznych, w tym także do upadłego już w chwili wydania komiksu socjalizmu. Akcja znowu dzieje się w Mirmiłowie i okolicach, a wśród bohaterów widzimy m.in. gadającego wierszem Wita. Ciekawym jest zbiór opowiadań pod nazwą Urodziny Milusia. Zawiera 8 niezwiązanych ze sobą historii, z czego jedna dzieje się we współczesności. Za sprawą wehikułu czasu, Kajko i Kokosz trafiają w czasy dzisiejsze na plan filmu o sobie. Po śmierci autora ukazało się kilka komiksów osadzonych w uniwersum Mirmiłowa. Jednak chyba byłoby lepiej wymyślić dla nich nowe światy, gdyż narzucające się tu porównania zdecydowanie na korzyść wychodzą dla oryginałów. Kajko i Kokosz to humor wielowarstwowy, wyrafinowany, a świat tam przedstawiony jest bardzo oryginalny. W następnym odcinku wrócimy do świata realnego, choć także odległego już w czasie. Do widzenia.